zauważyliście Państwo, że ostatnio te zwierzęta bardzo blisko podchodzą do kamer, a to dlatego, że zrobiłem istotne modyfikacje. Do tej pory kamery, o, to był mój podstawowy model. Ona jest dość duża i dość łatwa do zauważenia, bo jest takim nowym elementem w lesie, a to w ogóle była pierwsza, którą skonstruowałem. A to jest 10, które zrobiłem ostatnio i ta cała dziesiątka będzie wyłącznie do filmowania wilków. Ale to nie jest tylko to. One wyglądają tak, że można było je już gdzieś tam włożyć w lesie, ale tak naprawdę po odpowiednim zamaskowaniu są schowane w pnie drzew i przykręcone do jakiegoś złamanego drzewa albo wkopane w ziemię. Może być to być sosna lub modrzew. Może być to brzoza. Jak widać, dość dobrze jest to wszystko zamaskowane. I wszystko po to, żeby zwierzaki tego nie wykryły. Ale cały system jest przetestowany. To znaczy ja zrobiłem najpierw te dwie kamery, żeby przetestować, jak to działa, jak zminimalizować i jak uzyskać taki kształt, który jest dużo łatwiejszy do wkomponowania właśnie w taki pień drzewa. I najlepsza kamera, która się do tego nadaje, to jest ta, ponieważ ona też taką ma pionową charakterystykę. I żeby to w ogóle wszystko zrobić, to trzeba zacząć od początku. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, żeby filmować zwierzęta tak, żeby one się nie bały, żeby ich nie stresować. Im mniej wiedzą o obecności kamer, tym lepiej. Oczywiście nie da się tak do końca zamaskować zapachu, nie da się zupełnie zrobić tego neutralnie, ale jak widać, da się to zrobić w ten sposób, żeby zwierzęta zachowały się w miarę naturalnie, a czasami podchodziły bliżej do kamery. Zrobiłem 10 kamer. To jest w ogóle mój jakiś rekord świata. Wszystkie 10 kamer zrobiłem tylko dzięki temu, że ludzie w internecie wpłacają pieniądze. Albo na Patronite, albo bezpośrednio. Ja te pieniądze skumulowałem i za to kupiłem 10 kamer, to mało powiedziane, bo tam jest jeszcze dużo w środku. I też specjalne baterie, które robię. Te baterie są znacznie przewyższają takie, które używam do tej pory. Ale żeby to nie było chaotycznie, to powiem od początku, o co chodzi. Chodzi o to, żeby kamera cały czas działała na wsi, można by ją właśnie ukryć w pniu drzewa, żeby miała opcjonalny czujnik. Jest to taki specjalny, bardzo mały czujnik. Ja dostałem go w Chinach, to jest na soczewkach Fresnela. Tutaj jest mikrofon, bardzo czuły, na jeden kanał dźwiękowy. A ta siateczka to jest po prostu uszczelka od pralki taka, bo skąd miałem wziąć taką ładną siatkę. Wszystko jest pomerowane farbą nawodną, którą zlatowałem z dodatkiem takiego talku, żeby nie błyszczała. Jak to wygląda w środku? Biorę taką kamerę i dokładnie ją rozmontowuję. Dokładnie, co do jednego elementu. Wszystkie elementy, to antena, wszystko jest usunięte. Wszystko jest odkręcone, jest tylko goła płytka. Tam muszę zrobić dwie rzeczy. Muszę wlutować gniazdo do mikrofonu zewnętrznego i muszę wlutować gniazdo sterowania. Takie drobne. Kamera jest bardzo dobra, ma dobrą jakość obrazu. Wszystko jest ok, tylko te dwie rzeczy trzeba zrobić. To jest dość głęboka ingerencja. W tych starszych kamerach używałem jeszcze nowego oprogramowania, które wgrywałem, które było lekko zmodyfikowane. Tutaj na szczęście tego nie trzeba robić. I ta kamera, tak jak tutaj, bez tego frontowego panelu, jest mocowana w środku. A może pokażę, jak to wygląda w środku. To jest zwykły prototyp, który dopiero teraz robię. Jest kamera, to jest takie pudełko, które imituje obecność kamery. Tu są bardzo ważne półprzewodnikowe przekaźniki, ponieważ normalne przekaźniki mają taki klik w sobie, taki ping, i to wystarczy, żeby spłoszyć wilki. A inne zwierzęta też się tego boją. Dlatego nie mogę tego używać. Mogę używać jedynie przekaźników, ale żeby te przekaźniki zadziałały odpowiednio, to każdy z nich musi być uzbrojony w taki tranzystor bipolarny. To jest NPN, taki normalny tranzystor bipolarny, który musi z kolei być zaopatrzony w odpowiednie rezystory. Tych rezystorów mam tutaj
całą masę, to wszystko będzie wlutowane. To wszystko jest obliczone, to nie jest żaden problem. Dodatkowo mam tutaj, to są takie moduły, ale bez czujnika, czujnika ruchu, bo jeżeli ja będę chciał, to ona będzie działała na czujnik ruchu, a jeżeli będę chciał, to będzie programowane włączanie takim włącznikiem. To jest włącznik czasowy, który jest programowalny, on na 12 V działa i on się znajdzie tutaj w tej skrzynce z tymi bateriami. I będzie zawsze rano odpalał kamerę. Oczywiście ten włącznik nie wygląda w ten sposób, ponieważ on też musi zostać zmodyfikowany. Te płytki drukowane muszą zostać odkręcone. Wylutowany musi być właśnie ten przekaźnik taki klikający. Wlutowany znacznie większy, ale bezszelestny SSR przekaźnik. Oczywiście widać, że tutaj muszą być odpowiednie rezystory odpowiednio dobrane, żeby to dobrze działało, bo inaczej nie będzie funkcjonować. I to jest wklejone w baterii, raz zaprogramowane i to doskonale działa. To jeszcze jest taka wersja kamery, która będzie miała dwa czujniki. Bo sam czujnik wygląda w ten sposób. Ja nie mogę go dotykać rękoma, dlatego pokazuję przez worek. To są takie zwyczajne czujniki ruchu z trzema nóżkami, ale znowu trzeba je zaopatrzyć w odpowiednie kondensatory i trzeba to wszystko zrobić tak, żeby to dobrze działało. Ponieważ sama taka płytka to jest niestety za mało i ona źle działa. Także muszą być dwie płytki, dwa czujniki, dwa razy SSR przekaźniki, żeby to działało w ten sposób, żeby wyeliminować sztuczne wzbudzanie przez wiatr na przykład. I doskonale to funkcjonuje. A czemu tak chcę zrobić? To zaraz powiem, bo następnym moim projektem będzie podwójna kamera. Będzie kamera, która w bardzo podobnej skrzynce będzie mieściła dwie takie kamery z dwoma różnymi obiektywami. I teraz będę zbierał na to kasę i będę chciał to zrobić. Już tak wstępnie jestem umówiony z ludźmi, którzy badają wilki, by założyć takie kamery zimą przed norami wilków. Bo dlaczego dwie kamery? Dwie kamery tutaj się mieszczą doskonale, ale wymienię w jednej obiektyw. Jedna będzie pokazywała szeroki kąt, natomiast druga będzie dawała zbliżenie na norę. I te kamery muszą zostać powieszone w lesie, najlepiej w grudniu, najdalej w styczniu i muszą być w takim stanie czuwania do wiosny. I w maju specjalny serwomotor zdejmie nakładki z obiektywów, tylko raz to zrobi, i te kamery, specjalny zegar, dużo bardziej skomplikowany niż ten, będzie odpalał każdego dnia o świcie i po południu. Dlaczego to jest takie ważne? No ważne to jest dlatego, żeby zwierzęta się przyzwyczaiły do obecności kamery. Bo jeżeli wilki przyjdą, jeżeli zaczną obłąkiwać tą kamerę już w grudniu i zdecydują się, że tą norę użyją w danym roku, to wtedy to nagrywanie będzie dla nich absolutnie, zupełnie neutralne. Nie będzie żadnego niebezpieczeństwa, że one się wyniosą, a my będziemy mieć świetny materiał. Ja ten materiał oczywiście publicznie i pokażę w internecie bez odpłaty, bez, tak jak to robię do tej pory, zupełnie za darmo. Natomiast naukowcy będą mieć bardzo ciekawe materiały do badań, bo tak naprawdę trudno obserwować wilki koło nory. A właśnie jeszcze kluczową rzeczą, którą nie kupiłem jeszcze, bo nie mam trochę kasy teraz, to jest taki specjalny sterownik, który można zaprogramować co do szerokości geograficznej i zaprogramować go w ten sposób, wprowadzając dane, że on będzie włączał kamerę na 15 minut przed wschodem słońca każdego dnia. Znaczy nie będzie do końca włączał kamery, tylko będzie włączał możliwość nagrywania z czujników takich radarowych, które wymyśliłem, znaczy które zaadoptowałem i które się doskonale sprawdzają, a nie chcę teraz mówić za dużo. Ale jeszcze wracając do takiego podstawowego systemu, czyli baterie litowo-jonowe, one są drogie, ja kupiłem ich bardzo dużo. Tu jest bardzo wiele takich paczek. O, Jezu, żeby się nie rozwaliły tylko. Jeszcze nie wszystkie. One są czterokrotnie lżejsze od baterii takich ołowianych i znacznie bardziej wydajniejsze.
Niestety trzeba je zlutować samemu i trzeba wlutować taką specjalną płytkę, która się nazywa BMS, który będzie tą baterią zarządzał. Ale dla mnie jest to bardzo ważne, bo jeżeli ja chodzę dużo po lesie, dużo dźwigam, to zamiast dźwigać 4 razy po 2 kilogramy, czyli na przykład przy 4 kamerach, 4 akumulatory, z których każdy waży 2 kilogramy, czyli 8 kilogramów, tutaj będę miał raptem 2 kilogramy, czyli znacznie mniej. No i stabilność tej baterii i trwałość jest znacznie lepsza, dlatego je zrobię. Z takich jeszcze ważnych rzeczy, które chciałem powiedzieć, to jeszcze jest dźwięk. Tylko mi tutaj spadło. Właśnie to jest taki moduł mikrofonu, który zaadoptowałem. On jest zupełnie inaczej zasilany i każdy moduł jest wyprowadzony i zaopatrzony w taką siatkę. Dzięki temu ten dźwięk jest taki dobry. Jeżeli są zakłócenia, na przykład jak ja podkładam muzykę, to dlatego, że to nie jest wina mikrofonu, tylko wina tych tanich kamer, które używam do tej pory. Natomiast te kamery mają znacznie lepszy dźwięk i właściwie to burczenie czy jakieś smażenie mikrofonu nie wchodzi, a te mikrofony są bardzo czułe. No i jeszcze zaletą tej kamery są duże karty pamięci, bo to jest 128, czy tam ileś, nie pamiętam, chyba 8 gigabajtów, także jest to bardzo dużo. Jeszcze raz chciałem podziękować, bo gdyby nie pieniądze, które od półtora roku zbieram na Patronite i które ludzie mi przysyłają, nawet niewielkie kwoty, to jednak przez ten czas zebrało się na tyle, że mogłem to wszystko zrobić, bo bez tego by się nie dało. A teraz mam ile? Mam 10 kamer plus 2, czyli 12 kamer. Czyli na każdą wilczą rodzinę przypadną po 4 kamery. One nie będą przy norach, to nie ta kamera, ponieważ ja muszę regularnie podchodzić, muszę czyścić soczewkę, muszę wyjmować kartę, muszę wymieniać baterie, ale to są kamery, które pozwolą nam śledzić ich życie. I mam nadzieję, że w tym roku będę robił dużo więcej materiałów o wilkach. A jak ostatnio zgrałem wszystkie materiały, okazało się, że mam 2 godziny nagrań. Ponad 2 godziny z ostatnich 2 lat. Także myślę, że będę musiał powoli przypominać te nagrania. I to będzie jedna rodzina, Puszcza Bydgoska, załóżmy, poligon w Toruniu i trzecia, Górzno, tam gdzie ja mieszkam. Właśnie wszystkie elementy już mam kupione, teraz tylko mam bardzo dużo lutowania. Także kamery są dobre i zrobione, sprawdzone, natomiast muszę teraz polutować te baterie, które będą składały się z 12 takich litowo-jonowych paluszków. 12, czyli będą to 4S, 4P po prostu baterie. I to wszystko powinno dobrze działać. Aha, tu mam jeszcze dla porównania, ponieważ w tych kamerach są takie maleńkie czujniki ruchu, ponieważ te czujniki ruchu są tylko takie awaryjne, dodatkowe. Normalnie ona będzie odpalała się każdego ranka i każdego wieczora po godzinie, natomiast te czujniki ruchu są takie, że jak w międzyczasie tak zwanym będzie coś się działo, to on zadziała. I to jest taki konwencjonalny w ogóle czujnik ruchu, to jest taki, jak ja tutaj używałem. Jest taki duży, biały, który maluję. Natomiast te są ciemne, żeby nie poszyć zwierząt, a te właśnie są zaopatrzone w soczewki. One są strasznie drogie, bo kosztują ze 2 dolary sztuka. A takie to kupiłem, nie wiem, za 7 dolarów ze sztuk. Niemniej jednak są dużo bardziej skuteczne i nie powodują takich wzbudzeń kamery, które mogłyby sprawiać, że kamera będzie nagrywać cokolwiek. Jeżeli macie jakieś pytania techniczne, to do mnie piszcie. Nie wiem, jak się wyrobię, bo naprawdę to jest strasznie dużo czasu. Proszę zobaczyć, takie zlutowanie tej kamery, ja mam grube łapy, grube palce, ja nie jestem elektronikiem, ja to wszystko już teraz mam na szczęście wyliczone i to wszystko jest sprawdzone, ale to zajmuje dużo czasu, żeby to dobrze, ładnie zlutować, żeby to wszystko było dobrze uporządkowane. Oczywiście cały czas trzeba je tam naprawiać, coś tam robić, bo ciągle coś się dzieje. A co do nagrań ostatnich, to takie nagrania, których jeszcze nie pokazałem, to są nagrania z właśnie z tych kamer dobrze ukrytych i widać od razu, że te zwierzęta są nie reagują, są dużo bardziej takie spontaniczne i coraz cenniejsze dla mnie są te nagrania, ponieważ nie zmieniam ich trybu życia, nie zmieniam ich zwyczajów, nie zmieniam ich zachowań, po prostu tak trochę jak wielki brat dokumentuje to z zewnątrz, ale
No ale uważam, że jest super, że tak mogę robić. A drugie nagranie jeszcze, oprócz tych takich bardzo bliskich nagrań, ja wiem, że to może nie jest jakieś super nagranie, ale ja bardzo cenię klimat w filmach. A ten klimat jest taki, jaki jest w rzeczywistości. To jest łania z cielęciem, która tak fajnie, wolno, spokojnie zjada żołędzie, ale przechodzą i tak się pięknie kadrują. To znaczy, ktoś mógłby mi powiedzieć, że to jest źle skadrowane, bo jest tak skadrowane od dołu, ale mój przyjaciel, operator, który uczył mnie i nauczył mnie bardzo wielu rzeczy, mówił, żeby bez przesady, ale starać się kadrować tak, żeby kadr był frapujący, żeby nie był oczywisty. Czyli jeżeli jest jeleń, to my go możemy filmować normalnie, jak wszyscy, z góry i to będzie takie bardzo typowe. Ale jeżeli zrobimy go z dołu, to o wiele więcej będziemy widzieć detali, dużo innych. Widzimy, jak rakice się zagłębiają w ziemi, widzimy, jak znajduje żołędzia. Są to też, jest to taka inna, zmieniona perspektywa, którą czasami warto pokazywać. I to nagranie, mimo że nie jest jakoś takie bardzo, no tam się nic nie dzieje tak naprawdę, bo one po prostu sobie idą, ale ma taki bardzo miły klimat i taka matczyna troska jest widoczna, bo ona się ogląda i patrzy na to ciele i to przywiązanie cielęcia i mamy jest też takie bardzo, bardzo wyraźne. Jeszcze ważna rzecz. Ja teraz będę publikował swoje takie spoty wyborcze, ponieważ postanowiłem wesprzeć w tych wyborach Partię Zielonych i wystartować z ich list do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Jestem na listach. Jeżeli będziecie Państwo głosować, to głosujcie proszę na Zielonych, dlatego że to jest jakakolwiek szansa na odmianę tego stanu rzeczy, który jest teraz i który był i który pewnie będzie. Ponieważ tak naprawdę politycy mają gdzieś wasze zdrowie, to, że umiera tylu ludzi z powodu smogu, że dzieci chorują, to ich nie interesuje. Ich interesuje tylko kasa i bycie wybranym na kolejną kadencję. A ponieważ w tym roku po raz pierwszy Partia Zielonych wystartowała samodzielnie w wyborach, ja zdecydowałem się wystartować wraz z nimi, chociaż członkiem partii nie jestem, żeby ich wesprzeć, ponieważ jednak ich program jest taki bardzo, bardzo mi bliski i mogę powiedzieć, że go właśnie w pełni popieram. Jest taką przeciwwagą do tego, co się dzieje teraz. I dlaczego jeszcze chciałem wystartować? Ponieważ co ja robię? No ja jeżdżę do szkół. W tym roku spotkałem się z 10 tysięcy dzieci już. Widziało filmy i takie pogawędki zrobiłem dla 10 tysięcy dzieci. A to jest strasznie mało w skali kraju. Ponieważ 10 tysięcy dzieci, to ja musiałbym przez 400 lat działać, żeby wszystkie dzieci to zobaczyły. To jest niemożliwe. A ja nie mam też takiego głębszego przełożenia, ponieważ kanał na YouTubie ogląda filmy raptem 2 czy 3 tysiące ludzi. To jest też bardzo mało. Także ja więcej bezpośrednio spotykam ludzi, niż ogląda na YouTubie filmy, które robię. I uważam, że czas na miękkie działania już minął. To znaczy nie mamy czasu na to, żeby przygotowywać młodzież, żeby im tłumaczyć, żeby robić wrażliwość w sytuacji, kiedy płoną lasy. To znaczy, kiedy lasy są wycinane, kiedy oddychamy fatalnym powietrzem, kiedy ludzie nas oszukują, politycy, mówiąc, że ochrona środowiska jest kosztowna. Ochrona środowiska nie jest kosztowna. Kosztowne jest niechronienie środowiska, ponieważ te wszystkie inne koszty, które my płacimy, koszty społeczne, tego, że dzieci są mniej inteligentne, jak wdychają smog, tego, że 40 tysięcy ludzi rocznie umiera, nawet więcej, to przez jedną kadencję jest strasznie dużo. To jest tyle, co zginęło cywili czy cywilów w powstaniu warszawskim. To są takie liczby, a oni się z tymi liczą. No po prostu nie są w stanie zrobić norm dla pieców na węgiel, żeby one nie truły ludzi. No to jest niepojęte zupełnie. Jak można z jednej strony mówić, że jest się patriotą, a z drugiej strony machać ręką na to, że Polacy są truci. Nie wiem, naprawdę nie wiem.